Rosja to największy kraj na świecie. Państwo, wokół którego krąży dużo legend, zarówno przeraża, jak i fascynuje. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat Federacji Rosyjskiej. Miejsce 10. Rosja, podobnie jak Stany Zjednoczone, nie jest jednolitym państwem, ale zjednoczonymi pomniejszymi ośrodkami kulturowymi. Miejsce 9. Federacja ma bardzo zróżnicowany klimat. W Sankt Petersburgu możemy zaznać prawdziwej północnej zimy, zaś kilka dni później, po udaniu się do miasta Soczi, gorącego egzotycznego lata. Miejsce 8. Na Syberii rośnie ponad 25% wszystkich lasów świata. Jest to jeden z najbardziej zalesionych obszarów. Miejsce 7. W stolicy, Moskwie, znajduje się największy McDonald's na świecie. Jest w stanie pomieścić 700 osób. Miejsce 6. To właśnie w Rosji została wynaleziona wódka. Miało to miejsce około 1450 roku. Jedną z osób, które prowadziły badania nad jej recepturą, był Mendelejew. Tak, ten od tej tablicy. Miejsce 5. W kraju jest największy wulkan na Ziemi, mierzący 4750 metrów wysokości, jak i najgłębsze jezioro, mające 1620 metrów głębokości. Miejsce 4. Wracając do tematu wódki. W stolicy kraju znajduje się muzeum tego alkoholu, a w cenę biletu wliczana jest degustacja. Miejsce 3. Polski akcent. Jedyną armią, jaka zdobyła stolicę Rosji, to polskie siły zbrojne, które okupowały Kreml od 1610 roku przez 2 lata. Miejsce 2. To właśnie na Syberii odkryto szczątki idealnie zachowanego mamuta. Zwierzę tkwiło w wielkiej bryle lodu. Miejsce 1. Średnie IQ w Rosji wynosi 96 punktów. Dla porównania, w Polsce jest to 106 punktów. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!